Ostatnie wydarzenia w parlamencie brytyjskim oddaliły nieco ryzyko wystąpienia tak zwanego twardego Brexitu. Grupa opozycyjnych posłów wraz ze zbuntowanymi Torysami udało im się przeforsować projekt ustawy, który najprawdopodobniej przedłuży, kolejny raz przedłuży termin Brexitu, tym razem do stycznia 2020 roku. Wydaje się dosyć to realny scenariusz, ponieważ ten obecny termin, czyli koniec października tego roku, raczej będzie trudny do osiągnięcia kompromisu i do wypracowania umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Natomiast nie wykluczyłbym tutaj wciąż nadal niebezpieczeństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, tak zwanego no deal Brexit. To ryzyko nadal istnieje i to by było dosyć dotkliwe zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i też innych krajów, w tym krajów Unii Europejskiej eksportujących na ten rynek. Dla Polski Wielka Brytania znajduje się na trzecim miejscu wśród głównych odbiorców naszego eksportu z udziałem 6%. W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, najprawdopodobniej najwyższe cła byłyby wprowadzone na produkty branży rolno-spożywczej, zwłaszcza produkty branży mleczarskiej, ale nie tylko branża rolno-spożywcza, także inne sektory jak branża motoryzacyjna czy sektor chemiczny musiałyby tutaj mierzyć się z wyższymi cłami. Jak na razie wydaje się, że to niebezpieczeństwo Brexitu bez umowy zostało odsunięte w czasie. Natomiast wiele innych scenariuszy jest tutaj możliwych, z których najbardziej realnym jest przełożenie Brexitu na przyszły rok, czyli rok 2020.